Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam, jakie zmiany na mapie zaszły sekretnie po ostatniej aktualizacji. Co każdą aktualizację tego typu co ostatnia, na mapie zawsze zachodzi parę mniejszych lub większych zmian, które nie pojawiają się w notkach aktualizacji. Poza nowym fenomenalnym podium, doczekaliśmy się też nowego plemiennego obozu niedaleko wulkanu. Poza małymi chatkami, to narożnie jest upieczona lama. To jest ta sama lama, która co mecz daje nam pełno różnych smakołyków i matsów. I ona ma szkielet! Czy te lamy, które my tak często niszczymy dla lutu, żyją, są świadome i mają rodziny? I my je niszczymy? Gdy mogą one jedynie stać w miejscu? Co jest? Dobra, chodźmy już stąd. Tuż pod wulkanem jest też kamienna para. Obie połówki zdołały się wygrzebać z ziemi. Pan Kamień zdaje się wołać panią Kamień, gdy ona nastawia ucho na jego wiadomości. To oznacza, że wszystko jest z nimi w porządku. W wykrzywionych wieżach za to ruszyła dalej budowa nieszczęsnego budynku. Jest tu coraz schludniej i co każdy etap w budowie, ten budynek jest o krok bliżej kolejnej destrukcji. W komentarzach możecie obstawiać, co waszym zdaniem tym razem go zniszczy. A wikingowie z wioski na górze przy Butym Brzegu rozszerzyli swoją działalność o domek na Butym Brzegu. Kto wie, może to jest dopiero początek ich podboju zachodniej części mapy. Swoją działalność poszerzył też pan Pomidorek. Ale ofiarą stało się boisko do kosza. Już go niestety nie ma w sklepowie Sedybie. Poza tym, ale w temacie wycieków, to Skin Tracker na swojej stronie dało znać, że w plikach gry zaktualizowano parę informacji oraz dodano kilka nowych plików powiązanych ze skokoskałami, przedmiotem z 4 sezonu, który sprawił, że skakaliśmy wyżej i nie otrzymywaliśmy wrażenia od upadku. Możliwe, że Epic Games planuje dodać do trybu kreatywnego lub trybie okresowym. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.